Gromadzimy się dzisiaj w warszawskiej bazylice archikatedralnej, by wraz z całym Kościołem, który jest w Polsce, oddać ostatnią posługę i pożegnać świętej pamięci księdza kardynała Józefa Glempa, długoletniego prymasa Polski. Choć wiedzieliśmy, że ksiądz kardynał Józef Glemp zmaga się z poważną chorobą, wiadomość o jego śmierci zaskoczyła nas wszystkich. Po ludzku czuliśmy ból i smutek, bo odchodzi od nas człowiek wielkiego autorytetu, mądrości, pasterz według serca Bożego, niestrudzony głosiciel słowa. 9 lipca 1981 roku, kiedy Ojciec Święty jeszcze był w szpitalu rzymskim, czuł potrzebę spotkania się z tym człowiekiem jak najszybciej, ponieważ według jego przekonania on powinien zastąpić prymasa tysiąclecia, wszak wyrósł w jego szkole. Trudną próbą dla młodego prymasa Józefa był dzień 13 grudnia 1991 roku. To jest ogłoszenie stanu wojennego w Polsce. Prymas okazał się jednak człowiekiem pełnym wiary i nadziei, spokojnym, roztropnym. I takiego dzisiaj wspominamy w tym miejscu i w tej katedrze. I za ten spokój, roztropność i mądrość Panu Bogu dziękujemy. Ufał, że dobro, sprawiedliwość i wzajemne zrozumienie ostatecznie zwyciężą. Postrzegał Polaków jako ludzi rozsądnych, ale z drugiej strony wiedział, że gdyby dolał odrobinę oliwy do ognia, mogło być inaczej. I Bogu dzięki, że tej oliwy nie dolał. Dzisiaj z odległej już perspektywy widzimy, jak bardzo jego poczucie umiaru i spokojnej odwagi przydało się Polsce w czasach trudnych. Tak samo jak i jego życzliwość, skromność i bezpośredniość w relacjach z ludźmi. To wszystko pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci. Żegnamy kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski, z przekonaniem, że dobrze zasłużył się ojczyźnie. W imieniu Rzeczpospolitej składam hołd jego pamięci i moje gorące podziękowania. Słyszeliśmy wiele ważnych i mądrych słów refleksji zrodzonych wokół śmierci świętej pamięci księdza kardynała Józefa Glempa, ostatniego prymasa metropolity warszawskiego. I doświadczyliśmy prawdy, że od zmarłych także można się wiele uczyć. Zwłaszcza, że śmierć obiektywizuje spojrzenie na drugiego człowieka. Rzuca niejako nowe światło na kogoś, kto już nie może się bronić, wyjaśniać ani uzupełniać. To my sami stajemy się jego rzecznikami i obrońcami. Zmarły kardynał Józef Glemp tak przeszedł przez życie, że niczego nie musiał się wstydzić ani ukrywać. Może ktoś powie, że niekiedy nie dociągał do jego oczekiwań, co o każdym z nas, ludzi, można powiedzieć. Ale w jego życiu jest coś o wiele ważniejszego. On dociągał do wymagań własnego sumienia, dociągał do wymagań wierności prawom Boga i zaleceniom Kościoła, Kościoła, którego był wiernym synem. Warto może dziś zdradzić scenę sprzed 14 lat, kiedy odbywały się wybory przewodniczącego naszej konferencji. Wszyscy wiedzieliśmy, kim jest ksiądz prymas i że może to być według statutów ostatnia jego kadencja.
w tajnych wyborach otrzymał wszystkie głosy z wyjątkiem jednego. On sam miał łzy w oczach. Tak, biskupi wiedzieli, kim był dla nas. Wiedzieliśmy i wiemy, kim był dla Kościoła w Polsce. Wiemy, że przez swoją spokojną posługę był potrzebny także naszej ojczyźnie. Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym.